Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, odpaliłem Ubera, czyli pompa ciepła, powietrze, woda. Za mną jest 2 dni testów, znaczy testów, no pracy tak naprawdę tej pompy ciepła. Pierwszy dzień to było takie w miarę ustawianie tego wszystkiego, później drugi dzień, inaczej powiem, druga pełna doba, bo mam właśnie zdokumentowane ze zużyć, ile mi zużyło to na ogrzewanie domu przy temperaturach takich średnich 12, 5, 8 stopni. Ostatnio przez tydzień czasu były takie temperatury, także mam porównanie do ogrzewania domu 2 klimatyzatorami i właśnie teraz pompą ciepła. Także będzie trochę z tego materiałów dla Was. Film drugi, niestety, jak zwykle, i na koniec moje, że tak powiem, refleksje i podsumowanie, jak to wyszło. Także zapraszam serdecznie. Zagrzało dom, wyłączyło na razie pompy obiegowe z domu, także przełączyłem go na chłodzenie, mój pierwszy raz, i chcę zobaczyć, co się będzie działo. Powiem Wam, coś się obróciło, coś styknęło, przez chwilę było chyba minus 1 na cienkiej rurce. Pobór jest jaki? 400 watów jest pobór. Czy ja to dobrze robię w ogóle, nie? 400 watów jest pobór, cienka rurka jest, no, na plusie jak na razie, i to idzie z agregatu bezpośrednio, nie przez wymiennik, dopiero wchodzi na wymiennik, czyli do wymiennika wchodzi, no, pół stopnia, wychodzi z niego 34, bo ogólnie w obiegu mamy 34,1 i na zasilaniu 36, także obniża o 2 stopnie obniża to, co wchodzi do wymiennika, czyli wchodzi 36 i wychodzi 34, no, zaczyna widać spadać, ale przy chwilowym takim właśnie, jak widzicie, o, zaczyna się podnosić temperatura. Nie wiem, jak to ma do defrostu, to możecie dać mi znać, ale tak wygląda na chłodzeniu, jak jest ustawione tutaj. No, 16 stopni jest ustawione, niżej się nie da chyba zejść nawet. Idę zobaczyć na jednostkę zewnętrzną, jak to tam wygląda. Na razie to wygląda dobrze, powiem. No, powiem Wam, nie wiedziałem, że ten wentylator potrafi mieć takie niskie obroty. Jednak potrafi. No i ta cisza, spokój tutaj. Wydmuchuje. Stara się wydmuchiwać lekko ciepłe. Idę, wracam tam z powrotem. No i tu na cienkiej jest 2-3 stopnie już nawet się podnosi, także nie wiem, czy to do defrostu ma jakiekolwiek porównanie. Momencik. Hydrofor przeszkodził. Widać, że rurka coraz cieplejsza zaczyna się robić, ale widać, że ją tak dotknąłem delikatnie. Zrosiło rureczkę. Także mi się wydaje, że będzie dobrze. Zobaczymy. Ten wymiennik z taką jednostką już defrosty przeżył, tylko nie u mnie. Pobór, o, w ogóle jednostka się wyłączyła, widzę, nie ma żadnego poboru. Także no, nie wiem, jak się na to patrzeć właśnie przy tym chłodzeniu. Ważne, że jak jest nawet wymiennik zewnętrzny ciepły, nie oszukuje mi ta temperatura. Także wracam z powrotem do tego, co było. Czyli do nastawu 26. I niech sobie poobraca. Dobije zbiornik ile ma dobić i lecimy dalej. Jak już zagrzałem, to dobę pogrzeję tym i zobaczę mniej więcej, jak to wygląda zużyciowo tak naprawdę. Lecimy dalej z tematem. Także próba chłodzenia była, która nic za bardzo nie pokaże, bo do defrostu to nie ma nic. Jest już 21. Kilka rzeczy się w międzyczasie nauczyłem, na przykład takie, że jak sprężarka, znaczy jak klimatyzator, ten pompa ciepła wchodzi na 2200 W
i temperatura zamiast gazu rosnąć, to spada, znaczy, że zawory EFV się pootwierały. Ja z EFV nigdy nie miałem nic wspólnego, także tego się uczę. Z kolegami tam miałem mniej więcej już i też tam dogrywałem filmy. Także wszystko sobie na razie fajnie chodzi. Gaz już mi nie rośnie, maksymalnie idzie mi na 67 stopni, ale to właśnie jak się wkręca, później obcina przez to, że obydwa czujniki gazowe są założone teraz na grubej rurze. I tutaj już z gazem mam spokój święty. Jak mi się układ cały ustabilizował na razie. A, jeszcze został czujnik przeniesiony, bo tutaj miałem czujnik, do którego dąży pompa ciepła. Został przeniesiony tutaj, czyli troszeczkę niżej do zbiornika, bo był problem, że jak mi się już układ centralnego wyłączył, nabiło zbiornik, to tam on do swojej temperatury musi po prostu podejść, prawda? Nabiło i za chwilę, za pół godziny z powrotem dobijało, bo no, stygło mi tam na górze niepotrzebnie. Teraz jak mam tutaj, nabiję i na razie, jak były te przerwy, bo pompa ciepła dalej pracuje w systemie off-on, nawet jak idzie na grzejniki, bo nagrzewa dom, sterownik domu wyłącza obieg, nagrzewa się zbiornik i taka historia, po prostu teraz jest 9 stopni na zewnątrz i no, grzeje sobie dom elegancko. Do 22 pompy obiegowe zostaną wyłączone, na dom idzie teraz 36,5 stopnia, próbuję to jakoś jeszcze ustabilizować, żeby szło mniej, ale z drugiej strony te 36,5 stopnia, 36 stopni, on teraz mi troszeczkę moduluje, także cały czas będziemy tego pilnować. Będzie potrzebne do tego, żeby przy 0 i niżej w domu było właśnie też z grzejników komfortowo. A teraz są takie próby, testy tak naprawdę. Bo jest jeszcze jeden taki temat, który się ze mnie śmiali, że ja z bufora wyszedłem przez zbiornik CWU. Te 36 stopni puściłem przez zbiornik CWU i później dopiero na grzejniki. I to się sprawdziło. Powiem wam, w zbiorniku mam 35 czy 36, ale do niego mi dolatuje 45 stopni z pompy ciepła, z tego zbiornika 6-litrowego, który jest grzany albo układem solarnym, albo pompą ciepła. To jest ten zbiornik, co tutaj sobie stoi. Wczoraj pracował, dzisiaj pracował, bo słabo było słońce, także dobiję do 45 i tutaj tylko jest delikatne przemieszanie. Sprawdziło się bardzo dobrze przy tej właśnie temperaturze 36 stopni, która przechodzi przez niego. Ona go utrzymuje cały czas w jednej temperaturze, a jeśli tylko dopuszczę mocnej wody do kąpania czegoś za chwilę, ta temperatura na wejściu jest tam 38, a to jest temperatura bardzo dobra już do kąpania, do czegokolwiek, nie? Także to mi się bardzo dobrze sprawdziło. Która godzina? Bo zaraz mi się wyłączy obieg. Trzyma mi 36,6. Dla tych, co nie wiedzą, układem pomp obiegowych w CO zarządza jeden czujnik temperatury, znaczy sterownik, który steruje, tam jest pompa obiegowa, tam. Jeśli tutaj spadnie poniżej 34 na zbiorniku, bo będzie defrost, będzie co innego, wyłącza pompę obiegową. I czekasz, podejdzie na 36 stopni, dopiero włączyłem z powrotem. Przez to, żeby nie wystudzić bufora, żeby on miał zawsze energię do defrostu i innych rzeczy. Ale jeszcze tamtą pompą obiegową zarządza drugi czujnik temperatury i drugi sterownik, bo to jest tak puszczone sygnał jest puszczony przez tamten, później idzie do tego i dopiero z tego idzie na pompę obiegową. Tu będzie system taki zrobiony, że na razie jest włączony na sztywno, bo i tak jest za ciepło na zewnątrz, żeby pompa ciepło pracowała, inaczej, pompa obiegowa, żeby pracowała powyżej na przykład 0 stopni, poniżej 0 stopni, źle mówię. I powyżej 0 stopni, jak będzie, nie powinno włączyć pompy obiegowej właśnie tamtej. Przez to, żeby pompa ciepła mi nie grzała domu, tylko klimatyzatory. To będzie wszystko ustawione, także taki system, żeby po prostu pompa ciepła nie działała, jak jest na plusie. To jeszcze może będę musiał dopracować, bo jednak ona i tak będzie musiała zbiornik dobijać. To będzie no, cały czas faza prób. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Sprawdzi się, to sprawdzi, nie sprawdzi się, to nie sprawdzi, to się nic nie dzieje. I co? I powiem wam tyle, że przez 10 godzin, ja liczę od 12, bo 2 godziny wygrzewałem zbiornik, ogólnie ten cały układ od 12 teraz do
21 nawet, no to mamy, no 10, ja liczę, dobra, tam nie będzie te, nawet 12 godzin. Pompa ciepła już mi wzięła tyle, ile klimatyzatory biorą mi na razie razem z grzałką, farelką w łazience, biorą mi na dobę. A gdzie to jeszcze? A pompa ciepła będzie pracować na razie tylko między 6 a 22. W nocy nie pracuje, bo ja mam ją koło sypialni pod oknem i ten amber jest taki subtelny, że nie da się przy tym spać, wierzcie. I nie mam zamiaru, także klimy będą sobie trzymać, pilnować w nocy temperatur, a to będzie działało w dzień, grzało. Także cały czas będą próby, testy, tylko muszą spaść temperatury na zewnątrz. Także zostawiam to do jutra. Jutro całą dobę pochodzi, żebym miał taką pełną dobę jedną. Do pojutrza tak naprawdę to zostawię grzania tym. I wtedy zrobię na końcu wam, pokażę wam porównanie z tego, co jak klimatyzatory grzały, a ile mi to pobierało. Dobra, zgadałem się jak zwykle, ale coś konkretnego może z tego wynik. Temperatury fajne, gaz. Ktoś powie, to jest niska temperatura gazu. To jest temperatura gazu na grzejniki i tyle, no i nie ma wyjścia. A przy okazji jeszcze 1500 W pobiera. 9,5 stopnia na zewnątrz i o, dobra, tu musimy się doklikać i mamy 5 kW mi mrygnęło. 5 kW mocy generuje, także co jakieś 3,8 będzie. Więcej nie będzie. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra. Zobaczymy jutro, co z tego wyjdzie. Jeszcze sobie zszedłem, zeszłem, zszedłem na dół. Jak widzicie, minęło tam niecałe 30 minut, bo widzę po monitoringu, że mi schodzi z mocy. Jest 868, 870 W pobiera. Ja myślę, póki, że mi się nie wyłączy, jak to się przedstawia temperaturowo, bo już się wszystko wymieszało, co się miało wymieszać w układzie na grzejnikach, buforze i w ogóle i ustabilizowało się. I dalej sobie leci teraz o 36,3 na grzejniki, także troszeczkę nam spadło o pół stopnia. Gaz, jak widzicie, gruba rura, czyli do wymiennika wchodzi 42 stopnie, z wymiennika wychodzi 36. I tutaj nam do wymiennika woda wchodzi 33, a wychodzi nam 37 stopni, także tutaj powroty fajnie się zachowują, czyli widać, że tego gazu może i możliwe, że być za mało, ale na daną chwilę jest ok. Odparowania, skraplania, wszystko jest w porządku, bo tutaj nie rośnie. Góra też stabilnie trzyma, nawet przy wchodzeniu na obroty, jak było widać wcześniej, już nie wali tym temperatury. Czujniki przełożone robią robotę. No i co teraz przy tej temperaturze 9, 4, 10 stopni? Średnio jakieś 3,5, 3,8. Szkoda, że ja tutaj mam co 1, a nie na przykład co 0,5. O, teraz mi pokazuje 3 kW, tylko czy to jest 3,1, czy to jest 3,9, nie wiem. Ale z przeliczenia tak wychodzi, że przy tej temperaturze średnio około 3,8 jest COP. Także zobaczymy, co jutro z tego wyniknie. Ogólnie teraz pogoda w tym tygodniu, jak widzę, jest bardzo podobne, są temperatury na zewnętrzne i ogólnie słonecznie jest do siebie podobno, także będzie fajny test, ale mówię wam, to mi 2 razy więcej prądu wpierdzieli jak klimatyzatorami przy plusowych temperaturach. Przejdą minusowe, będziemy patrzeć co na minus. No i z rana się kręci. Słuchajcie, już jest 8. Widzę, że będę musiał, bo leje się po całej długości. Także jakąś rynnę taką trzeba będzie wzdłuż dać, żeby tutaj właśnie nie lało. I ciekawą rzecz mogę wam pokazać, jeśli chodzi na przykład temat, bo słońce świeci, nie? Świeci słońce nam na agregat. Tu mam jeden czujnik temperatury, on sobie tak tutaj stoi, tak sobie na niego od czasu do czasu patrzę. A drugi czujnik temperatury, z którego ja wam mówię, ile jest na zewnątrz, jest tutaj. I on mierzy przepływające powietrze, które wciąga właśnie
klimatyzator, także pompa ciepła, nie? Także zobaczymy zaraz, jaka jest różnica między tym powietrzem, znaczy co tam, o, że tak powiem, słońce, czujnik nagrzeje, a tym, co realnie jest wciągane właśnie przez przedpump. A przy okazji jeszcze dzisiaj eksperyment też prowadzę, bo ostatnio był fajny temat sprawdzenia nowego panela tylko pod kątem 60 stopni w tamtym kierunku. No to zablokowałem instalację tam 3,85 kW na południe i ten panel też jest ustawiony na południe i pod tym samym kątem co tamta instalacja, czyli 40 stopni. I chcę dzisiaj zobaczyć, czy opłaca mi się wymienić 6-letnie panele na nowe, ale idziemy zobaczyć na temperatury. A zanim doszedłem, to jeszcze przy okazji cały dom grzeje Amber i Rotenso też grzeje, bo tu jest ustawiona temperatura na 21. Pilot zobaczył, że jest za niska, podbija teraz, także jadę na tak naprawdę na dwie pompy ciepła. To mi rozdmuchuje po całym domu, a Amber mi grzeje przez grzejniki i teraz zobaczymy, która pierwsza się wyłączy. Jeśli się Amber pierwsza wyłączy, to ta dogrzeje, tylko że tu jest histereza 2 stopnie, czyli stopień w jedną stopień w drugą stronę jest i klima na pewno się już nie włączy, a histereza na sterowniku od pompy ciepła, momencik, bo mi się pisko drze po jakichś samochodach, histereza na sterowniku pompy ciepła jest 0,5 stopnia, także tam już będzie szybsza reakcja i już ten się nie włączy. Także cały czas próby, testy. Idziemy do... A, idę już z marszu, że tak powiem. Zobaczyć na te temperatury i pobory prądowe i inne takie tam. Na grzejniki idzie 36,4. Tam z tamtego. Także układ się już ustabilizował. Jakieś widzę od startu, że tak powiem, z zimnego. Około 1,5 godziny stabilizacja i już schodzi wtedy nam na, jak widzicie, na 900 W. I później zejdzie sobie na 800 i zobaczymy, jak się tak długo będzie kręciło. Rotenso sobie leci na 280 W. I chcę wam coś pokazać. Zobaczcie. To, co jest na fioletowo, to jest Amber. Na niebiesko to jest Rotenso 2.6. A na pomarańczowo to jest 3,5 kW Rotenso. I teraz przejdźmy na... już mamy, to będzie tak, nie chcę, już mi się 30 dni za dużo, sorry, 7 dni miało być, tylko nie wcelowałem. O, jest na 7 dni, kurcza palica. O, zobaczcie, jak odpaliłem Ambera, co się dzieje z poborem prądu, jak te słupki idą w górę, to jest jakaś masakra normalnie. Teraz przechodzimy na dni ogólnie. Zobaczcie, tak mówiłem, niebieski 2.6, tu są, macie 2 klimatyzatory, jakie pobory, a tutaj to było, dlatego nie liczę tego dnia, tylko następną dobę będę liczył, co już normalnie będzie to pracowało, a to nie ma sensu u mnie żadnego kompletnie grzanie właśnie tym systemem. Tak widać, jak klimy malutko biorą, a tutaj dobrze już nie wystartowało, a już jest 4 kWh na tą dobę. A to ona dopiero wystartowała, bo to od 6 system startuje. Także tak to wygląda w tej sytuacji, ale jeszcze jedna sprawa właśnie. To, co wam mówię, że na zewnątrz jest temperatura 8,2 stopnia, to jest właśnie to, co wciąga pompa ciepła. A tutaj mamy outdoor, o, tutaj 13 stopni nam pokazuje ten z drugiego czujnika, że jest na zewnątrz, także na tą porę, nieważne, że słońce w nią świeci, to i tak ona wciąga realną temperaturę z powietrza. Dobra, tak to wygląda na daną chwilę. Temperatury, gazu, już wszystko to się stabilnie w miarę trzyma. No zobaczymy. Idę chyba wyłączę klimę, żeby sobie pompa chodziła. Albo nie, zostawię to. Niech ten system sobie, niech sam sobie pracuje, żeby jeszcze go bardziej dopracować. Musiałem na przykład histerezę z pompy obiegowej ściągnąć na 0 stopni, bo nie chciała mi się włączyć, bo jest za duża histereza i się pompa obiegowa rano nie chciała włączyć. I coś muszę pomyśleć tutaj właśnie nad tym zaworem zwrotnym, bo no wystudza to. Wystudza zbiornik po prostu, idzie grawitacyjnie tutaj, grzeje. Także cały czas coś. Na razie tak konkretnie, czyli z użyciami. Tutaj jest dla mnie już wczorajsza doba cała, także mi chodziło, żeby właśnie zrobić całą dobę
No to jest dzień wcześniejszy, kiedy było wygrzewanie, jeszcze tam ustawianie, inne rzeczy. A tutaj już jest doba, która no tak normalnie instalacja pracowała. I jak widzicie, kolor niebieski to jest 2,6 kW klimatyzator. Kolor fioletowy to jest amber. I kolor pomarańczowy to jest 3,5 kW klimatyzator. Także te dwie klimatyzacje i tak musiały jeszcze dogrzewać. To co brakło, że tak powiem, albo w nocy, albo nad samym ranem, bo Amber pracuje tylko i wyłącznie od 6 rano do 22, bo nie da rady z tym traktorem spać, bo ją, tak mówię, jak wspominałem, mam sypialnię zaraz pod tym traktorem, także jest uciążliwy. Jest to taki hałas jego. On tak chyba po prostu ma, jak z kolegami paroma rozmawiałem. On tak chyba jeszcze ma, także zobaczy się, czy jeszcze przyjdą mrozy, czy gazu nie będzie trzeba jeszcze dobić, ale na razie zostajemy na tym, co jest, bo jak widzieliście na filmie, to działa. No i słuchajcie, zużył, Amber zużył 7,27 kWh, czyli no, klimatyzatory średnio tyle mi zużywały przez ostatni okres, a całością razem z tymi, z dwoma klimami mamy 10,5 kWh, czyli średnio do poborów ostatnich, tak, było tutaj 7,5, 6, 9. To są podobne dni. Ja mogę Wam jeszcze pokazać na przykład ostatnie 30 dni i zobaczcie, jak wygląda właśnie praca już Ambera, ile wskoczył do góry. Tutaj był nawet taki dosyć mroźny dzień i 9,30 kWh mi to wzięło, także na dzień dzisiejszy ja nie widzę kompletnie żadnej, powiem, że tak powiem, potrzeby tego uruchamiać. Dopiero jak się pojawią przymrozki, albo już tak będzie trzymało, że tak powiem, takie zero. Dobra, przełączę się na siebie, bo to teraz będę tak mówił, a to za bardzo nie ma sensu. I trochę z domu, bo tak na zewnątrz wieje, że to nie ma opcji tam czegokolwiek nakręcić. A takim słowem podsumowania, co do grzania właśnie pompą ciepło, powietrze, woda u mnie przez grzejniki. Znaczy nie mówię, że to jest złe ogrzewanie, to jest jak dla mnie bardzo dobre ogrzewanie. Było w całym domu ciepło, równomiernie ciepło, tylko pojawił się pierwszy problem. Zagrzał się dom, później sterownik u mnie w domu po prostu zobaczył temperaturę, wyłączył i to powietrze stało. Nie ma, powiem Wam, tego komfortu, chociaż nawet już później klimatyzator sobie na pierwszy bieg, tylko żeby dmuchowo chodziło, żeby mieszało, ale to jest za szybki bieg, a no po prostu nie było tego komfortu, jakbym chciał. Właśnie to jest takie właśnie przerywane, grzanie, nie grzanie. Klimatyzator jak mi wejdzie, on sobie dmucha, później sobie miesza, później sobie dalej dodmuchuje i mam w dłuższym czasie po prostu cały czas to ciepło, a tutaj zagrzało, później musiało spaść o te pół stopnia, bo to jest pół stopnia jest różnicy pomiędzy załącz, wyłącz. Znowu odpala się wszystko, zbiornik się nagrzewa. No, cała historia od nowa tego wodnego tematu, także nie ma to dla mnie sensu. Wiem, że zejdę z temperaturą, na pewno z 1 albo może 2 stopnie, na 34 stopnie sobie zejdę, żeby to pracowało ciągle, że jak mi się odpali rano, to żeby do wieczora ona chodziła cały czas, bo to co koledzy mówią, że no 750 W zejdzie, ale trzeba doliczyć do tego jeszcze dwie pompy obiegowe, także 800 W i tak pójdzie, a dwie klimy jak idą na minimum, to mi biorą 500-550 W i dmucha to, no rozdmuchuje. Druga sprawa to jest taka też nagrzewanie. Mam, że tak powiem, na plusie lepszy komfort jak przy ogrzewaniu grzejnikami, bo jeśli podszyję, grzeję tam, gdzie tak naprawdę potrzebuję, bo tak mam noski ustawione, że grzeje mi te pomieszczenia, w których przebywam, a te, w których nie przebywam, są, że tak powiem, mniej dogrzane. No oprócz tej łazienki, no to z łazienką jest problem, jaki jest, farelka tam napierdziela, ale i nawet jak grzejniki przestały grzać, to farelka musiała tą łazienkę dogrzać. Także bardziej mam
precyzyjne grzanie z klimatyzatora tam, gdzie mi potrzeba. Na przykład w sypialni, w której teraz jestem, nie potrzebuję grzać przez cały dzień i tutaj najmniej dolatuje tego ciepłego powietrza i później też nie potrzebuję, nie wiadomo jakiego tutaj ciepła, bo to jest sypialnia i tutaj powinno być nawet i 20 stopni, także klimatyzator mi się, ogrzewanie nim bardzo dobrze się sprawuje, także nie ta pora na ogrzewanie u mnie grzejnikowe. Wolę klimy na dzień do, na teraz, ze względu też na szybkość reakcji, załączenie, wyłączenie, dogrzewanie. Chcę większy nadmuch, chcę po prostu, mam większą nad tą kontrolę, a tutaj to trzeba by było podbijać temperaturę, iść na dół. Wodne ogrzewanie będzie, jak już będą mrozy i wtedy niech sobie ciągle, jak mówię, na 34 pewnie sobie ustawię, żeby też z tej mocy nie musiała tak gonić, zawsze to jakiś lepszy cop wyjdzie. No zobaczymy, pierwsze próby są udane, czekamy na tak naprawdę na defrosty, przyjdą mrozy, u kolegów się defrosty pojawią, to i u mnie coś będzie. Tyle słuchajcie na dzisiaj, wydaje mi się, że, znaczy mi się wydaje, ja już wiem, że dalej grzeję klimami i zobaczymy, przyjdzie większe zimno, skończy mi się komfort w domu, odpalę właśnie pompę ciepła, powietrze, woda, odpalę ambera. Na niskim parametrze niech sobie utrzymuje ten, że tak powiem, klimat w domu, a klimatyzatory będą dodmuchiwać, to zawsze można dodmuchać i później dalej te grzejniki trzymają. Także tyle na dzisiaj, coś z tego wyszło, długi materiał, no ostatnio jakieś mi się takie robią, trudno życie. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło i słoneczka Wam życzę.